Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale Cats Terrorystyka. A dzisiaj w końcu będzie zaległy specjal na 25 subów, czyli film o hodowli kraczanów tureckich. W tym momencie pokazuję wam się na ekranie, jak wygląda mały kraczan turecki, dorosła samica i dorosły samiec. Temperatura w pojemniku kraczanów powinna wynosić generalnie 27-28 stopni, mogą być lekkie spadki w nocy. A wilgotność powinna wynosić około 70%, no bo jakby się zdarzyło, że samica złoży jaja, a w pojemniku byłoby zbyt sucho, to jajka mogłyby się posklejać, a wtedy nie wykluje się nowy wylęk. Taki pojemnik z kraczanami najlepiej jest trzymać w jakimś zaciemnionym miejscu, żeby po prostu miały spokój. Mogliście już zauważyć, w pojemniku znajdują się wytłoczonki po jajkach, które służą jako kryjówki i miejsce do składania jaj. Co takie kraczany jedzą? No, generalnie to jest wiele opcji, na przykład chleb, ogryzki po owocach, skórki owoców, skórki warzyw, świeże owoce, świeże warzywa, karma dla kotów, rybek czy psa, no bo zawiera dużo wartości odżywczych. Mogą być też jakieś liście, leszczyny, malina albo poziomek. No i generalnie to raczej nie polecam rozwiązań typu karton, bo kraczany mimo tego, że zjedzą wszystko, no to chyba nie chcemy, żeby nasz pupil żywił się praktycznie kartonem, prawda? Generalnie to kraczany tureckie nie wspinają się po powierzchniach płaskich. Generalnie trzeba dopilnować, żeby otwory w pojemniku nie były za duże, żeby kraczany nie mogły uciec. Ja tutaj, że za duże zrobiłem te dziury, więc niestety się zdarzyło, że parę sztuk uciekło i musiałem to zatkać. Dobra, to już to tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowym na tym kanale, to po prostu zostawcie suba, bo przypominam, że na 50 subów farbuję włosy na taki kolor. Będzie beka. Elo.